Cześć kochani, no to dzisiaj zaczynamy. Przyszłam do Was totalnie bez make-upu, bo dopiero co przyszłam z zakupów. Potem byłam na poczcie, by odebrać mojego glossy boxa. Tutaj będziemy sobie robić open box. Także zaczynamy. Mam nadzieję, że wszystko się nagra. Zaczynamy, otwieramy, mamy jakieś papierki, standardowo, coś z Zalando. No i standardowy, różnowy boksik. Od razu mówię, że jest dziwnie lekki. Wielkie otwarcie. I co my tu mamy? Jakieś papierki, to co chyba ma być w środku. Fornars, nie wiem. Coming soon. Także zobaczymy. Aha, November, czyli ten listopadowy, to sobie doczytam później. No i otwieramy. Może ja z Wami otworzę. Tutaj tak oficjalnie, jak to wszystkie youtuberki robią. No i otwieramy. Szału nie ma, to nie urywa. Jest bardzo lekki. I praktycznie tu nic nie ma. Dobra, patrzymy, co my tu mamy. Ma być 5 pełnowymiarowych rzeczy. Już zaczynamy, tutaj mamy na pierwszej stronie napisane to. So Susan. Nie wiem, czy będziecie to widzieć. So Susan Highlighting Pencil. No, przyjawiam. Highlighting Pencil. Ja nie używam takich rzeczy, no ale zobaczymy. Da się w ogóle otworzyć. Co to jest? Niby kosztuje 15 funtów. Jakiś różowy kolor. Nie wiem. Nie wiem, czy, o Jezu. Nie wiem, czy to będzie coś dla mnie. Różowy. Nie, to nie będzie chyba coś dla mnie. Takie dziwne. Śmierci starocią. Nie wiem, nie dałabym za to 15 funtów. Nie wiem, czy mnie dobrze słychać, od razu mówię. Mam nadzieję, że tak, robię w ogóle open boxa pierwszy raz, także trzymajcie kciuki, że będzie dobrze. Drugi, full size. Fajnie, fajnie, full size. To jest, może tak, talika, znajdźmy talikę. No to mamy, no, talika. Coś tam jakieś... No jakiś nawilżający krem do twarzy. Także no nie wiem. Zobaczymy, czy się coś tu będzie nam sprawdzać. Mam nadzieję, że tak. No niby głęboko nawilżający luksusowy z francuskiej marki. No to zobaczymy. Kolejny... Aha, i on ma kosztować niby 25 funtów. No... Nie wiem, nie znam marek. Teraz gąbka widzę. Gąbka się przyda, powiem, że bardzo polowałam na gąbki, także z chęcią sobie tutaj wypróbuję kolejną. Nawet otworzę, żeby zobaczyć, czy w ogóle warto zachodu i warto tych 6,50. Nie wiem. Ja mam jedyną gąbkę, jaką mam, jest to gąbka z Primarka. I jest taka sama. Kosztowała chyba 2 funty. Czy funt 50. No nie wiem, zobaczymy. Bla, bla, bla. Także... Gąbka. Też pełnowymiarowy produkt. Tu mamy chyba coś do... ust. A nie wiem, nie wiem. Zaraz zobaczymy. Firma Lanolips i nie wiem, co to jest. A no? No, nawilżacz do ust. No, czyli coś z tym się przyda. Zawsze tutaj przesuszone usta, jak widać. Pewnie widać, mam przesuszone. Także zobaczymy.
no można niby też na skórę stosować i też to jest pełnowymiarowy produkt i kosztuje 8 funtów, dostępny jest w Bootsie. Także no tyle. No i ostatnio to jest maskara z Jelly Pong Pong. Bardzo fajne opakowanie, tak nawiasem. Kosztuje 18 funtów. Kto daje tyle pieniędzy za taką maskarę? Nie będę jej otwierać, bo no tak wygląda. Fajne opakowanie, bo wygląda jak nabój. Fajnie. Jestem bardzo zadowolona. Są bardzo dużo kolorów. Pół na pół. Niby podkręcające. Nie będę otwierać, bo mam otwarte 3 maskary teraz, także no bez sensu. A jest ważne 6 miesięcy od otwarcia, także będziemy sobie próbować na pewno później. Gdzieś pewnie będę sobie nakręcać jakiś filmik razem z tą maskarą może. Jak się udaje, nie wiem, czy moja kamera tutaj cokolwiek złapie, ale mam nadzieję, że będę używać tych kosmetyków właśnie do jakiegoś tutorialu, czy tam czegoś. I powiem tak, podsumowując, ja jestem tak średnio zadowolona, bo z tej kratki to w ogóle się nie ucieszę, bo wygląda jak jakaś kupa. Także no jest słabo. Nie powiem. Jakieś kolejne coś do twarzy. Zobaczymy, zobaczymy, bo jest zaplombowane. Niby jest 5 pełnowymiarowych produktów, a tak najbardziej cieszy mnie chyba ta gąbeczka, maskara i to do ust. Znaczy zobaczymy, jak to w ogóle pachnie. Może. Też jest zaplombowane. To się w sumie schodzi. Niczym nie pachnie. Nie wiem. Dobrze, zobaczymy. Zobaczymy, czy coś w ogóle będzie działać na moich ustach. Mam bardzo przesuszone. Także jak zadziała, to może kupię. No i jest takie średnie to pudełko. W zeszłym miesiącu chyba miałam lepsze. No i co my tu mamy jeszcze? Mamy napisane, co będzie chyba w listopadowym pudełku, o ile się nie mylę, to sobie będziemy czytać później te ulotki. Voucher na 10 funtów. Także uwaga, zaszalejmy. No i w sumie to tyle. Myślałam, że będzie lepsze pudełko. No cóż, nic nie zrobimy, nic nie poradzimy. Na pewno w następnym miesiącu też się z Wami spotkam, też Wam zrobię taki open box kolejnego pudełka, bo subskrybuję i przychodzą do mnie co miesiąc. Także na pewno widzimy się za miesiąc w open boxie, a teraz będę się z Wami żegnać i